Dziś porozmawiamy o bolesnych nocnych skurczach nóg, które dotykają od 50% do 60% dorosłych. Problem ten jest szczególnie dokuczliwy, gdyż u około 20% osób skurcze prowadzą do bezsenności, a także do poszukiwania pomocy medycznej. Co więcej, do tej pory nie istniały skuteczne metody leczenia tego problemu, które nie wiązałyby się z poważnymi skutkami ubocznymi. Nowe badania przeprowadzone przez chińskich naukowców mogą jednak zmienić ten stan rzeczy. Naukowcy odkryli, że suplementacja witaminą K2 może znacząco zmniejszyć częstotliwość, intensywność oraz czas trwania nocnych skurczów nóg u osób starszych. Badanie to przeprowadzono w formie randomizowanego, podwójnie ślepego testu klinicznego z grupą kontrolną placebo, obejmując 199 osób powyżej 65 roku życia, które doświadczały częstych nocnych skurczów nóg. Jak przeprowadzono badanie? Uczestników losowo podzielono na grupy, gdzie jedna z nich przyjmowała witaminę K2 w formie menakinonu 7, a druga placebo. Codziennie przez 8 tygodni uczestnicy przyjmowali swoje przydzielone preparaty. Naukowcy śledzili liczbę skurczów w ciągu tygodnia, ich czas trwania oraz intensywność ocenianą na skali od 1 do 10. Wyniki tego badania okazały się obiecujące. U uczestników stosujących witaminę K2 częstotliwość skurczów zmniejszyła się średnio do mniej niż 1 na tydzień, podczas gdy w grupie placebo utrzymywała się na poziomie ponad 3 skurczów tygodniowo. Różnica była więc znacząca. Dodatkowo, intensywność skurczów spadła średnio o 2,55 jednostki na skali bólu w porównaniu do grupy placebo. Co więcej, czas trwania skurczów w grupie witaminy K2 zmniejszył się o średnio 0,9 minuty, co również było wynikiem istotnym. I co najważniejsze, witamina K2 nie wywołała żadnych działań niepożądanych. Wyniki te sugerują, że witamina K2 może być skutecznym i bezpiecznym sposobem na łagodzenie bolesnych nocnych skurczów nóg. Jest to wyjątkowo ważne odkrycie, zwłaszcza dla osób starszych, które są bardziej narażone na takie dolegliwości. Na podstawie tego badania naukowcy zachęcają do przeprowadzenia dalszych badań nad witaminą K2, by lepiej zrozumieć, jaki wpływ może mieć ona na jakość życia i jakość snu osób cierpiących na częste skurcze nóg. Może warto więc, szczególnie wśród osób starszych, rozważyć suplementację witaminą K2, zwłaszcza jeśli zmagają się z nocnymi skurczami. Wyniki są obiecujące, a badanie publikowane w prestiżowym czasopiśmie JAMA daje nadzieję na realną poprawę komfortu życia.